przeszedłeś okres partyzancki, ucieczkę przed Sowietami ze Stanisławowa. Jak długo trwała twoja wojaczka? Ojca mnie rozstrzelali Sowieci, bracia uciekli za granicę, pływali na Błyskawice w całą wojnę. Ja natomiast zostałem z matką, mając 14 lat i cały czas ukrywałem się. Jak wkroczyli Niemcy, spotkałem się z organizacją AK. Także byłem w partyzance od marca 1943 roku do okresu, gdzie zostałem ciężko ranny w maju 1944 roku. Potem byłem na Mylinie, gdzie gospodarz tam mnie jakoś przechowywał, bo byłem jeszcze nie domagałem ze względu na rany. Przyszła ekspedycja karna z jednostki, natrafili na mnie, tam wskazali, że ja byłem za AK. Powiedział ten kapitan, mówi, o, co ty umiejesz, co ty umiesz? A ja mówię, kierowcą jestem. Wówczas wyruszyliśmy w drugiej armii do Łodzi, z Łodzi do Poznania, a z Poznania pod Wrocław, stamtąd pod Budyszynem. A ja jako kierowca musiałem amunicję przywozić i zawsze musiałem się patrzeć, czy zajęta miejscowość jest przez Niemców, czy przez nas. I tak właściwie doszliśmy prawie do Drezna. 15 maja zakończyła się wojna. No i później stamtąd przejechałem samochodem do Polski i był nabór ochotników do wojsk lotniczych. I ja zgłosiłem się na ochotnika, zostałem przyjęty na pilotaż. Od tego momentu przeszedłem do drugiego pułku lotniczego w 1946 roku, przeszkolenie na samolotach bojowych i w roku 1954 mnie zarzucili, że byłem w AK. I automatycznie zostałem poddany sądowi koleżeńskiemu, gdzie dali wniosek o to, żeby mnie ukarać dyscyplinarnie z wojska i następnie degradację. I tak dobrze było, że nie zamkli mnie w tym czasie. Co dla ciebie w życiu było najważniejsze? Słuchaj, Bóg, honor, ojczyzna, to było hasło. I zaznaczam, że byłem jezuchem i byłem harcerzem. I tam przysięgaliśmy na to, że nie będziemy ani palić, ani pić, nie będziemy. I wszystko dla ojczyzny poświęcimy. I teraz przy wszystkich tych uroczystościach przekazywałem młodzieży, słuchajcie, kochani, pamiętajcie o tym, że Bóg, honor, ojczyzna powinno być waszym podstawowym zawołaniem. I tego przestrzegajcie, a rodzice i ojczyzna będą z was dumni. Zespół Promyki Krakowa działa od 20 lat w szkole muzycznej w Nowej Hucie. Gramy muzykę polską. Jesteśmy często zapraszani na różne uroczystości. Tak w Polsce, w Krakowie, jak za granicą. Braliśmy udział w 20-leciu i 25-leciu pontyfikatu naszego Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. Byliśmy w Mołdawii, byliśmy na Kresach, byliśmy w Norwegii, Finlandii, w Szkocji. Bardzo często wyjeżdżamy do Holandii na obchody bitwy pod Arnhem. Także występowaliśmy przed prezydentem w Austrii. Mówią o nas, że jesteśmy ambasadorami muzyki polskiej. A gdy przychodzimy 11 listopada do Katedry Wawelskiej na uroczystości w strojach polskich, to dla młodzieży jest to najlepsza lekcja w historii.